Dzień dobry, drugi odcinek o naprawach i badaniach karbonu u Marcina Cyklona-Lirskiego. Witaj Marcinie. Czułem. Mam nadzieję, że część z Was przebrnęła przez poprzedni godzinny bez mała odcinek o tym, kim jest Marcin, skąd się wziął i co w życiu robi. A dzisiaj drugi odcinek o badaniu ultradźwiękowym kompozytów. Opowiedz. Tak to nazwijmy. Tak, jak tutaj mamy taką maszynkę, już otworzyliśmy sobie walizkę. Co można u Ciebie zlecić? Ile to trwa? Ile to kosztuje i co nam to daje? Na czym to w ogóle polega? Jedziemy rowerem, coś się wydarza, zatrzeszczało. I co dalej? No jak zatrzeszczało, to w zasadzie jesteśmy pewni, że się źle stało. Mhm. Więc tam już nie będzie raczej się nad czym zastanawiać. Możemy to... To bardziej my możemy sobie zobaczyć, jaki będzie rozmiar tej naprawy, czy coś się stało. Ale też możemy zobaczyć, czy zatrzeszczała rura widelca, czy główka ramy na przykład. Oczywiście, tak. I jak to... Ile to trwa w ogóle? Ile to trwa, w sensie na ile trzeba nam zostawić sprzęt. Tak. To w zasadzie jest kwestia jednego, dwóch dni. Mhm. Czy też po prostu wpisania się do kalendarza, bo mamy rezerwację. Sama robota to kalendarzu... kilka godzin, przygotowanie do badania. Tak, tak sama robota będzie się gdzieś tam zawierała w kilku godzinach, zależnie od tego, co mamy do znalezienia, co mamy do przebadania, jaki to jest kompozyt, jaki to jest rower i tak dalej. Zupełnie inaczej będzie się badało i z zupełnie inną prędkością rurkę, a inaczej jakbyśmy szukali czegoś w goleniach widelca, które są robione w zupełnie innej technologii, mają zupełnie inną grubość ścianek i tak dalej. Nie? No, główkę ramy, jakbyśmy chcieli całą sprawdzić, to też zakładam, że to będzie więcej pracy. To nie? Będzie dużo więcej pracy, tam też będziemy się bawić trochę od wewnątrz tego materiału. A czy to cenowo też się będzie różniło? No, tak jak dalej. Mam widelec i tak jak tutaj pokazywałeś mi przed nagraniem, że tu jest ślad po mostku, zobaczysz o co chodzi. I tu też jest ślad po mostku i też zobaczysz tak. O co chodzi. No to jak Ci przyniosę dwa takie widelce, powiem, Marcin, nie pamiętam, który co z nimi było, sprawdzisz, to będzie kosztowało tyle samo, co jak Ci przyniosę główkę ramy i powiem, słuchaj, sprawdź mi to. Czy rozróżniasz to jakoś te ceny, czy raczej... Generalnie jest to kwestia jakby wielkości ewentualnie potencjalnego uszkodzenia. Ale rząd kwoty? Z jaką trzeba natomiast się liczyć kwotą za taką ekspertyzę? Jeżeli mówimy o badaniu punktowym, takim, że klient przychodzi i mówi, no tu zagniotłem, nie? Tu za mocno zacisnąłem mostek, zobaczmy co się dzieje, to będziemy mieli kwotę tam do 300 zł, o ile pamiętam. Nie? Czyli nie jest to astronomiczna cena. Nie, to będzie przedział 250-300 zł. Taką jeżeli... na full, wiesz, wyjechał mi samochód z podporządkowanej, wina jest samochodu, płaci ubezpieczalnia, czyli sky is the limit. Tak. I pytanie brzmi, czy rama za 20 tysięcy dostała takiego strzała w główkę, bo nie usłyszałem, że zatrzeszczało, ale wiesz, koło się skasowało, naprężenia poszły. Dokładnie. Bo tam, nie wiem, na kierownicy jest już ślad od mostka, więc widać, że te siły były duże. No i nie wiem, czy rama poleciała, czy nie poleciała. Niby nie ma śladu, ale wiesz, chciałbym czuć się bezpiecznie i ewentualnie wpisać tak. Ubezpieczycielowi, proszę pana, no na ramie nie widać tego od zewnątrz, ale mam tutaj badanie, rozkleiło się włókna i za pół roku wypadnie mi widelec z główki, nie? Ile takie badanie będzie kosztowało? Full opcja, wiesz, podzwonię. Badanie framesetu zaczynamy od 1400. A na ilu możemy skończyć? Niewiele więcej tak naprawdę, bo to jest kwestia... Czyli kwestia 300 złotych punkt, tak, 1500 całych frame. Mniej więcej tak. No, czyli mamy takie dwie ceny. No dobra, to pokaż mi teraz, na czym to dokładnie polega, o co tutaj dokładnie chodzi. Mamy dwa widelce, na obydwu albo były użyte złe mostki, albo złe siły. Coś tu poszło nie tak. Tu ewidentnie widzimy dwie linie odciśnięcia się mostka. Tu też widzimy jakieś ślady na karbonie. Zbadajmy tak to, jest. Czy to się zaraz urwie, czy jeszcze można jeździć? Więc tak, to co tutaj mamy, to jest urządzenie, które będzie pokazywało nam grubość tych ścianek oraz przebieg fali. To jest ultrasonograf, tak. Czy co to jest? To jest grubościomierz ultradźwiękowy. Okej. Polega to na tym, że ta głowica emituje dźwięk, falę dźwiękową niesłyszalną dla... To możemy też użyć delfina zamiast tego urządzenia. Prawie. No dobra. Niesłyszalną dla nas, niegroźną w żaden sposób, ale którą sobie
przepuszcza przez materiał i potem odczytuje. Okay. Czyli wypuszcza fala dźwiękowa, tak, odbije się od pierwszej pustej przestrzeni. Rozumiem. Tak to nazwijmy, albo będziemy widzieli jakieś zaburzenia w niej. Akurat pracujemy na tych sterówkach, ponieważ one są bardzo, bardzo wdzięczne. Najlepszy materiał taki, żeby coś pokazać w rowerze, bo jest bardzo gruba, więc te wykresy są fajne. Gruby, stabilny materiał. I dużo widać, nie ma żadnych łączeń, więc super, będziemy wszystko widzieli. Niekoniecznie tak super i tak oczywiste byłoby w przypadku innych elementów łączonych, więc pokazujemy tutaj. Jasne, jakbyś lewą rękę trochę cofnął, będzie lepiej widać. Dobra. Bo pamiętaj, że stamtąd patrzymy. No. Dobra. No dawaj. Tak więc, ja nie wiem, czy tu to sobie pokażemy to na zbliżeniu. To sobie pokażemy na zbliżeniu, dobra. Musimy trochę to zamoczyć, od razu zamoczymy dwie. Tutaj mamy za mocno jakoś zaciśnięty mostek. To, co widzimy wyraźnie, to widzimy tutaj ślady po otworze mostka, plus jeszcze tutaj niżej jest takie zagniecenie centralnie pod mostkiem. I teraz, czyli pewnie od pierścienia sterów. No tam do dolnej prawdopodobnie ten, nie? Tam połączenia dokładnie. Krawędzi mostka. No. I to co widzimy, przykładając głowicę, to widzimy tutaj 2,68 grubość materiału. Tak, 2,68 grubość materiału. I czyli jest dobrze. Czyli jest dobrze. Mhm. Możemy wziąć suchmiarką, będzie dokładnie tyle samo. I jedziemy sobie i obserwujemy przebieg tego wykresu. 60 parę, czyli jest ok. Tak jest. O, coś mignęło nam. Coś mignęło, cofamy, ale to mi ręka zadrżała. Trzeba małpeczkę z żaby. No nie no, teraz to już jest 0,73. I tu zaczyna nam się psuć. Tu jest jedynka, 0,7. Ten wykres, jak widzicie, przestał wyglądać tak fajnie, jak wyglądał. I tu mamy górną krawędź tego. To oznacza, że ta rurka jest zgnieciona. I na 0,7 mm doszło do odwarstwienia. Tu na milimetrze, czyli to też nie jest tak, że to jest na stałej grubości. Mm-hmm. Ten materiał tam jest popękany pomiędzy warstwami. Potem wchodzimy w normalną grubość i tutaj ta rurka w ogóle jest nienaruszona. Mm-hmm. Dojeżdżamy znowu do krawędzi tego uszkodzenia. I znowu mamy 0,7, nie? Czyli tu mamy znowu zagniecione to, co widzimy. Natomiast najciekawsze rzeczy dzieją się niżej, nie? Bo tego mogliśmy się spodziewać, że tu było coś nie tak. Zobaczcie, jaka jest grubość i na jakim odcinku tu mniej więcej kończy się w tym miejscu. Czyli centymetr pod tym otworem, czyli de facto już pod mocowaniem mostka na sterówce mamy rozwarstwienie na grubości milimetra. Czyli w tym miejscu, gdzie rurka jest poddawana tak naprawdę największym obciążeniom, mamy dwie ścianki. Jedna ma 2 mm niecałe, a druga ma 1 mm. Dwie ścianki położone koło siebie to nie jest to samo, musi sklejone ze sobą. Tak. Wtedy. Także tu mamy weryfikację taką, że to absolutnie jakby trzeba naprawiać w miejscu pod mostkiem. Po prostu mamy tak ewidentne rozwarstwienie. No dobrze, a z ciekawości, czy właśnie takie uszkodzenie jest naprawialne? Ty to jesteś w stanie naprawić? Tak. Usuwamy te warstwy. Czyli to odbudowujemy. Odbudowujesz rurkę. W tym przypadku długo, bo ona będzie naprawiona na mniej więcej. Rozumiem. A to jeszcze przy okazji też zapytam, a jeżeli udało się komuś skrócić widelec, na przykład jeden z moich klientów kupił sobie tam C60, chyba 8 jest teraz aktualne, i na fittingu poszli tak ambitnie, że wiesz, będzie po kolarsku, ciachnęli rurę, po czym bolały plecy i na poprawce okazało się, że jednak 2 cm wyżej też byłoby spoko, tylko już nie zostało rury. To czy ty jesteś w stanie w bezpieczny sposób dorobić? Tak, robimy to. Żeby właśnie było bezpiecznie, stosujemy takie nasze rozwiązanie, że w środek jeszcze idzie aluminiowa tulejka, coś na kształt tego, co fabrycznie zamiast ekspandera daje Cervelo, dokładnie. Mhm. Tylko to jest lepiej spasowane, bo tam jest zawsze właśnie luz na klej. Tam jest na klej. To ma pełnić wyłącznie funkcję ekspandera. Tutaj to jest spasowane
I jakby, czyli rurka nie dość, że ma łączenie, bo jakby nie zostawiamy połączenia na styk, tylko zawsze jest normalna naprawa w tym miejscu. Ale oprócz tego jest tamto, jest gwiazdeczka w tym aluminiowym elemencie, także też normalnie dajemy dwuletnią gwarancję na te przedłużenia, nie? Dobra. Także tu możemy sobie zweryfikować i widzimy odgniecenia na widelcu, mamy zweryfikowane. No dobrze, to zbadaliśmy rurę widelca, a powiedz mi, tu mamy wycinek ramy. Znamy kształt i kolor. I powiedz, co tutaj możemy zbadać? No bo tutaj ta rama może tak dostać cyk, prawda? Do pewnego momentu to są odkształcenia, jak one się nazywają, takie co wracają? No właśnie, to no, właśnie są to te. Właśnie a potem już są te takie stałe, że już jak się wygnie, tak. To już... Karbon generalnie już nie wróci. Się no, nie wygina, nie? Jeżeli mamy coś wygiętego w karbonie, no to znaczy, że on nie pracuje. Nie? Tu jest dokładnie ta sama sytuacja, ścianka jest cieńsza, ale dokładnie te same rzeczy mogą się stać. Czyli na przykład, jeżeli ten fragment ramy byśmy mieli gdzieś przed główką, rama dostanie, to ta rura jest zaprojektowana tak, żeby ona wytrzymała ogromne obciążenie gdzieś tam skrętne, na skręcanie. Tak? Natomiast w momencie, w którym zostanie sprasowana prostopadle, to może po prostu pójść pęknięcie i ona się rozdzieli na dwa kawałki, nie? Okay. Tego nie będzie widać, bo nie będzie żadnej rysy tutaj, tylko będzie rozwarstwiony materiał. I dużo klientów zawsze ten... A tu masz akurat to rozwarstwione? Tu nie, to zbadać? Nie, to jest jakiś mój kalibracyjny kawałek. Jasne, czyli po prostu... Będziemy jechali przez materiał i będzie nam się świeciło 1, 1, 1, 1, 1 i nagle dojedziemy na przykład do 0,3. W idealnym wariancie tak. Natomiast to jakby przy tych materiałach tak cienkich, gdzie tu jeszcze nam się łapią te różne łączenia i tak dalej, to naprawdę dużo czasu trzeba spędzić na tym, żeby zastanowić się, jak to wygląda w środku, jak ta rama jest zrobiona w środku i co tam może być. To nie będzie już tak ewidentne jak tutaj. Ale to po prostu trzeba dobrze znać tę ramę, 5000 żeby... 5000 ram, które zrobiłeś, daje ci tą bazę wiedzy, tak żebyś mi się wiedział, wydaje. Czego szukać. Tak mi się wydaje. No, trzeba znać łączenia, trzeba wiedzieć, jak są łączone ramy. Niektóre modele nawet. To znaczy, że na przykład w jednej ramie tego samego producenta, jak najedziemy na łączenie, to będziemy mieli wartości takie, które w innej będą wskazywały na pęknięcie. Nie? W sensie tam łączenie jest na tyle luźne, że wygląda jak pęknięcie, a wcale nie jest pęknięciem. Nie? Pod spodem jest jakby rama i to jest 6 razy grubsza niż na wierzchu. Więc trochę trzeba po prostu się tych ram nakroić, wiedzieć, co się psuje, jak się psuje, czego szukać. Trochę trzeba potestować. No dla mnie jest to przygotowywanie się do tego, żeby w ogóle wejść z tym. To jest kwartał naprawdę samego cięcia ram, pracy z tym, żeby w ogóle widzieć, co tu się w środku wyprawia, nie? Rozumiem. Plus czyli... doświadczenie tego, że właśnie jesteśmy w stanie, wiem, też wiadomo, czego szukać, nie? Jak naprawiłeś ileś tysięcy ram, dostajesz ramę jakąś tam, będziesz wiedział, czego szukać, będziesz wiedział też, gdzie są szczególnie wrażliwe. Czujesz jakby tę konstrukcję, znasz tę konstrukcję, więc patrząc na ramę, od razu widzisz, gdzie trzeba poszukać trochę bardziej, gdzie ta rama może pęknąć i od tego też zależy jakby interpretacja tego, co się widzi na maszynce. Co się widzi, tak, dokładnie. Okej, czyli podsumowując, można czy to dla własnej pewności, czy to dla ubezpieczyciela zlecić Tobie badanie. Tak. Tu możemy ten, nie? Przelecimy przez ten widelec na szybko. Możemy, pewnie. Drugi, bo mamy... Bo on też jest odgnieciony, czyli też jest tutaj odgnieciony. Też się można spodziewać, że też są odgniecenia. Że dostał i że też będzie do wyrzucenia. Dokładnie i sobie, wiesz, na szybko... No tu ścianka też jest 2,7, to praktycznie identyczna, chociaż to chyba dwie różne marki. Nie, ta sama spadzi. Marka to ta sama rura, no. 2,7, 2,7, 2,7, wjeżdżamy ten, 2,8, o tu mi się przestawiło, 2,7. Przelecieliśmy przez całe... Czyli mimo, że jest całą ślad rurkę, odniecienia, to i, nic się nie tak, połamało. I zauważ, że ten wykres w ogóle się nie zmienia, nie? Kształt tej fali, ona się, pomimo tego, że przesuwamy
wzdłuż materiału, to wszystko jest w nim ułożone tak, że ta fala cały czas wygląda identycznie, nie? Czyli po prostu jest to fajny, jednolity materiał. Czyli tak naprawdę nawet jeżeli chcemy kupić rower używany i chcemy mieć pewność, że właśnie rower ma tam powiedzmy 5 czy 10 lat i ma tam jakieś ślady, to też można, jeżeli możemy sprzedający to sprawdzić, się zgadza, tak. Podstawić bo to do ciebie, bo to też, i ty możesz sprawdzić, czy to też jakby czy widelec tak. się nadają. Doświadczonym okiem można wyłowić nawet to, że właśnie nie ma zmiany grubości, ale gdzieś widać będzie zmiany w tym, w przebiegu tej fali. Już będzie widać, że o, coś tam się zmieniło, nie? Tu w tym przypadku mamy ideał, tu mamy to. Okiem laika te rzeczy dla wyglądają mnie, no identycznie. Wiesz, ja jestem mechanikiem z 20-letnim stażem, a dla mnie obydwa są uszkodzone, ale, że tak powiem, jeździć, obserwować, jak się nie da jeździć, to tylko obserwować. No i tak bym zrobił, po czym jak widzę wykres tego, to sobie myślę, że zostanie z mostkiem w rękach w momencie, kiedy reszta roweru pojedzie. To nie jest tak atrakcyjna perspektywa. Dobra, dzięki za ten odcinek. Myślę, że to jest bardzo nowoczesna, nowatorska usługa i bardzo zmieni to bezpieczeństwo eksploatacji tych elementów karbonowych. Mam nadzieję. Do zobaczenia w kolejnym. Jeszcze pociągnę Cię o te technologie naprawy karbonu. Dobra. Dzięki, do zobaczenia. Hej.